Są dwa rodzaje pomocy. Jedna pomoc dla tych, kto, tych kobiet z dziećmi, i druga jest pomoc dla naszej armii, dla armii, która jest na froncie, tak? To jest Kijów, teraz Charków. Chłopcy potrzebują nie tylko jedzenia, a najpierw potrzebują takie rzeczy jak te prowizory, jak powerbanki, jak drony, tak? To jest bardzo ważne dla nas.